Kolejny dzień naszych październikowych spotkań z Najświętszym Sakramentem i z Najświętszą Maryją Panną. Rozważamy wielkie tajemnice, jakie Pan Bóg dał nam doświadczyć przez objawienia Matki Bożej w Gietrzfałdzie, które miały miejsce 145 lat temu. Akurat tego roku wypada taka piękna rocznica, dlatego o tych wydarzeniach będziemy sobie rozważali. Na koniec po błogosławieństwie, tutaj już będzie koszyk, sobie podejdziemy, a na koniec błogosławieństwa podejdziemy, żeby wrzucić nasze serduszka. Słuchajcie, takie pierwsze pytanie. Kto z Was zapamiętał, jak nazywała się pierwsza dziewczynka, która zobaczyła na drzewie Najświętszą Maryję Pannę? Justyna. Bardzo dobrze, Justyna. A jak nazywała się druga dziewczynka, jej koleżanka, która także kilka dni później spotkała Maryję także na drzewie? Basia. Bardzo dobrze. Czy to prawda, że drzewo, które Maryja wybrała na miejsce swojego objawienia, to był dąb? Kto zapamiętał? Nie. A jak nazywało się to drzewo? Klon. Klon. I czy to prawda, że rosło ono przy szkole w Gietrzfałdzie? Kto mi odpowie na to pytanie? Nie. A gdzie rósł ten klon? Kto pamięta? Przy kościele. Bardzo dobrze, na placu kościelnym. Było to jedno z drzew, które okalało kościół w Gietrzfałdzie. Akurat wtedy biły dzwony wzywające do modlitwy. Jaka to była modlitwa, na którą wzywały dzwony? Anioł Pański. Bardzo dobrze. Wtedy Justyna odwróciła się wraz ze swoją mamą w stronę kościoła Gietrzfałdzkiego i zobaczyła Justyna piękną panią, ubraną całą na biało, która zasiadała na tronie. A co dekorowało koronę, tron i całą suknię Maryi? Perły. Bardzo dobrze. Piśniły piękne, niezwykłego blasku perły. Justyna była zafascynowana tym, co zobaczyła. I mama, choć nie widziała na drzewie tak naprawdę nic nadzwyczajnego, widziała w oczach swojej córki, że ta patrzy na jakąś rzeczywistość, której ona sama nie potrafi zrozumieć. Mama chciała tą zagadkę rozszyfrować, więc postanowiła poradzić się jednego człowieka. Kogo mama postanowiła się poradzić? Co zrobić z tymi widzeniami Justyny? Kogo mama zapytała? Biskupa. Blisko jesteśmy księdza proboszcza, ale niestety biskupem nigdy nie został, ale pewnie sam marzył o tym, aby być biskupem. A był narodowości jakiej ksiądz proboszcz w Gietrzfałdzie? Kto z Was zapamiętał, jakie narodowości był? Niemców. Był Niemcem, bardzo dobrze. I niezwykłe to jest właśnie wydarzenie, że on, Niemiec, stał bardzo mocno po stronie, że objawienia są prawdziwe. Dlaczego potem musiał trafić do więzienia, jak ostatnio wspominaliśmy? Bo wszyscy Niemcy uznawali, że tereny Gietrzfałdu należą do Niemiec. Były zabory, więc był nakaz, że w wszystkich miejscach publicznych, od szkół aż po kościoły, można mówić tylko po niemiecku. I Maryja złamała przepisy w tym czasie. Na czym polegało złamanie przepisów przez Matkę Bożą? Kto z Was wyjaśni tą zagadkę? Opowiedziała po polsku. Bardzo dobrze. Maryja w miejscu publicznym mówi po polsku. Jedno tylko proste zdanie. Jakie Maryja powiedziała jedno zdanie do Justyny? Żeby się modlili na różańcu. Bardzo dobrze. Módlcie się na różańcu. To jedno zdanie wypowiedziane po polsku doprowadziło do wielkiej afery na całych Prusach. Jak to Matka Boża? Czy nie wie, jak wyglądają współczesne wtedy mapy świata? Przecież nie ma Polski. To jakim prawem Maryja przemawia po polsku? Ale to była zapowiedź, że Polska, jeśli będzie wierna Chrystusowi, odzyska niepodległość i wszyscy w każdym miejscu będą mogli wzywać Boga w swoim ojczystym języku, a na tamtych terenach w języku polskim. Mamy piękne wydarzenie, kiedy zjawiła się Maryja, ale Maryja nie przyszła wtedy sama. Kto towarzyszył Najświętszej Maryi Pannie, gdy zjawiła się w Gietrzfałdzie? Anioły. Aniołowie, a wy pamiętacie, co jest zapowiedziane na koniec października? Kto pamięta, jakie będzie wydarzenie na koniec października? Bal aniołów.
Bardzo dobrze, będzie bar aniołów. Kto już szukał stroju? Łapka do góry, czy już jakieś dzieci szukały? Jest dwie dziewczyny, oczywiście trzecia klasa, najgorliwsza. Bardzo się cieszę, moje uczennice, ale reszta też szuka. Musimy popytać mamy, babci, czy nie mają jakichś białych, starych sukienek, albo tatę poprosić, żeby dał swoją koszulkę, bo tato jest taki duży, że dwie sukienki wyjdzie dla aniołków, takich troszkę mniejszych. Można poprosić babcię, może ma pierzynę gdzieś wyrzuconą na strychu, aby zrobić sobie piękne anielskie pióra. I będziemy za niedługo ty sobie rozważali, że aniołowie to nie zawsze na biało chodzą, bo w niebie jest 9 chórów anielskich i każdy chór anielski inaczej wygląda. Inaczej przedstawia się Michała Archanioła jako rycerza, więc chłopaki mogą się ubrać jako Michał Archanioł w pięknych zbrojach ze skrzydłami, a dziewczyny jako aniołki stróże. Piękne białe aureole, delikatne sukienki, bo anioły też są, tak jak my, różne, bo Boża miłość ich pokochała inaczej, więc też każdy troszkę inaczej wygląda, więc nie muszą wszystkie być białe. Anioły mogą być także i w innych kolorach. Można pooglądać sobie piękne zdjęcia, obrazy, jak przez wieki artyści przedstawiali aniołów. I nie zawsze oni chodzili w białych sukienkach. Nierzadko są pięknie ubierane w różnego rodzaju stroje, aby pokazać ich wielką godność, bo anioły są pośrednikami między Bogiem a naszą ziemią. Dlatego zachęcam wszystkich, w szczególności rodziców i babcie, aby może przejrzeć katalogi świętych, ich obrazy i tam zobaczyć, jak pięknie artyści przez tyle już wieków przedstawiają anioły, aby nasze dzieci ten wyjątkowy dzień, kiedy inni będą świętowali święto zła, czyli Halloween. My będziemy świętowali zwycięstwo dobra, zwycięstwo Bożej miłości nad złem. Dlatego będziemy przebrani za tych, którzy walczą o dobro na tym świecie. Będziemy przebrani w tym roku szczególnie za anioły. A teraz będzie modlitwa. Jaka to modlitwa, kto z was pamięta, na zakończenie różańca? Pod twoją obronę. Bardzo dobrze, pod twoją obronę.